Dziele świętym światłości. On woli nas pod władzę ciemności przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, który mamy odkupienie i odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierwotnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone. I to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władzy. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. Oto Słowo Boże. Pan z wami. I z duchem twoim.
Syn, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Nie rozchodzimy się, bo pójdziemy razem. Błogosławmy Panu. Dej nam siłę do
Daj nam siłę do wybierania tego, co dobre, co boże. Ty, jak matka, rozumiesz nasze kłopoty, obawy i to, że boimy się, co by nie przegrać miłości, nie przegrać życia. Widzisz, co się kryje w naszych sercach, widzisz, że chcemy iść za Jezusem, ale świat nas bardziej pociągnął. Ty nam pomogaj, bo sami nie damy rady. Ty potrafisz temu wszystkiemu zaradzić. Dzisiaj, w roku 1999, w końcu XX wieku, w wieku kosmosu, techniki i komputerów, pokazuj nam, jaka jest szczęście prawdziwe. Pokazuj nam, jak opowiadać się za Jezusem żyjącym w Kościele, za krzyżem, za Ewangelią. Myśl na całym świecie ta sama, ta z Jasnej Góry, z Lourdes, z Fatimy, z meksykańskiej Guadalupe, z Kalwarii, z Ludzimierza. Dej nam odwagę uwierzyć Jezusowi, uwierzyć Bożej miłości. Bądź pozdrowiona, co z Jasnej świeci góry, którą miłością i nienawiść zwyciężasz. Bądź pocieszony narodzie przez ziemi wybrany, któremu mocy wiary użyczasz oręża. Bądź pozdrowiona tatrzańską królową, czerpiąca siły tnący się na szczyty. Na naszych sztandarach twój obraz wyżyty, aby się w sercach odradzał nowo. Bądź pozdrowiona Buddhara Gaździną, hojnała wszelkich, mierzyca cudu, wierna opiekunko góralskiego ludu, z kłosami dłoni na ręku dziecinną. Bądź pozdrowiona szatnińska trójcielni, wolności pragnieniu obecna bez końca, o zachodzie, aby i o wschodzie słońca nowy tysiącleciu stanąć w fale pełni. Bądź pozdrowiona ojczyzno papieża, zdaje się grach z wolności sumienia. Święta z historii i święta z imienia, do której zawsze tak powodnie zmierzam. Thank you.
Matko Kościoła i Królowo naszej polskiej ziemi. Ty, która wybrałaś sobie jako znak swojej szczególnej obecności Jasną Górę, przybyłaś do nas w tym świętym znaku, częstochowskim obrazie. Ty przybyłaś do nas, jak niegdyś do świętej Elżbiety, aby służyć, aby nieść pokój, aby wyśpiewać pieśń uwielbienia Boga. I oto żegnamy obraz. Ale Ty pozostajesz z nami. Ucz nas miłować Boga i wielbić Go całym sercem. Ucz nas służyć człowiekowi. Ucz nas wierności Ewangelii. Dziękujemy Ci za łaski, które nam wyjednałaś u Twego Syna, przebaczenia grzechu w sakramencie pojednania, które wypełniło nasze serca pokojem. Dziękujemy Ci, że należymy do tej wielkiej rodziny świętych, której Ty jesteś Matką pełną łaski i miłosierdzia. Tę wdzięczność wyrażają Ci dziś wszyscy, każda rodzina, ojcowie, matki, dzieci, młodzież, utrudzeni wiekiem i trudem ziemskiego pielgrzymowania. Maryjo, strzeż w nas, w naszych rodzinach, skarby wiary, abyśmy tym wielkim darem mogli obdarzać nowe pokolenie. Matko, nie przestań być z nami mimo naszych słabości i grzechów. Maryjo, wraz z Ojcem Świętym prosimy Cię, pomóż nam odbudować polską rodzinę jako święte, sakramentalne przymierze osób, jako ostoję pokoju. Niech ta rodzina będzie prawdziwym środowiskiem miłości i życia. Prawdziwym, odpowiedzialnym. Niech będzie pierwszą szkołą wielkiego przykazania miłości. Tej miłości, która cierpliwa jest, łaskawa jest, która nie szuka swego, złego nie pamięta, która współweseli się z prawdą. Miłości, która wszystko przetrzyma. Pomóż nam odbudować polską rodzinę. Poprzez rodzinę przebiega przyszłość człowieka. Od niej zależy przyszłość człowieka na ziemi ojczystej. Od niej zależy przyszłość Polski. Maryjo, Tobie, idąc za przykładem świętego Maksymiliana, kardynała Stefana Wyszyńskiego, za przykładem zawołania cały Twój Ojca Świętego Jana Pawła II i my dziś, każdy osobiście, oddajemy się Tobie, oddajemy Twemu niepokalanemu sercu, sercu Matki, nasze życie, naszą przeszłość i przyszłość. Zamierzamy Ci wszystko, a Ty nas prowadź z Synem swoim pojednaj. Synowi swojemu oddaj. Prowadź nas poprzez tę parafię, poprzez oddaną Ci ziemię polską do bram Ojczyzny Niebieskiej, a na próg nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony owoc Twojego łona. Amen.
Wieczna matko zapłakana, tak bardzo chciałbym coś dla ciebie zrobić, by twoja troska wszystkim była znana, by twoje matko gorzkie łzy osłodzić. Panienko śliczna.